Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak i witaj na moim kanale. Um, jestem autorką um, czterech książek, jedną współautorką, szkoleń, kursów, prowadzę sesje indywidualne e, z małżeństwami, z parami, e, z kobietami, z mężczyznami. Uczę mężczyzn, jak, e, e, jak radzić sobie. Z kobietą, <noise> można to tak powiedzieć. Czego pragnie kobieta, jak podchodzić do pewnych rzeczy, i czasami naprawdę mężczyźni otwierają oczy i mówią, że kurczę, no jakby to jest takie rzeczywiście, ale oni nigdy o tym w ten sposób nie myśleli. Natomiast kobiety uczy też, jak zrozumieć mężczyznę, jak oni myślą, bo myślą całkiem inaczej. I dlatego bardzo często dochodzi do różnych spięć między nami. A kiedy wiemy pewne rzeczy, umiemy się porozumiewać, doceniać, wspierać i tak dalej, to życie jest całkiem inne. Polecam Wam serdecznie. zerknijcie sobie pod filmem, pod podcastem. Wejdźcie na stronę ludziesukcesu.com albo na annaantonia.pl, znajdziecie tam wszystkie produkty i kontakt do mnie. A dzisiaj chciałabym porozmawiać. Na temat, dlaczego ludzie odchodzą z naszego życia. I, e, i chciałabym poruszyć ten temat, dlatego że, że dokładnie tak jest. Nie wiem, czy w Twoim życiu ktoś kiedyś odszedł, albo kiedy Ty musiałeś, albo musiałaś odejść e, od kogoś. E, I to nie chodzi też jakby stricte o, o osobę bliską, męża czy żonę, czy, czy z, kimś, z kimś byłeś e, blisko, tylko. Chodzi o naszych znajomych, przyjaciół, ale też bardzo często o rodzinę właśnie. Dlaczego pewne osoby odchodzą z naszego życia? I jestem przekonana, że każdy z nas, i ty droga słuchaczko, drogi słuchaczu, przeszedłeś to, że ktoś odszedł. Być może to była dziewczyna, być może to był przyjaciel, być może był ktoś bliski, tak? Czasami jest to śmierć, czasami ktoś odchodzi, bo nie porozumiewamy się dobrze, czasami jest to, że byliśmy w związku i druga osoba odeszła, zdradziła, oszukała, znalazła sobie kogoś, albo po prostu rozeszliśmy się, bo no, to nie było to. Jest dużo kwestii związanych z tym, i każde rozstanie i każde odejście drugiego człowieka boli. Zarówno Ciebie, jak i tą drugą osobę. I mniej boli z pewnością, kiedy ta osoba odchodzi do kogoś innego, no bo jakby ona ma tak, taką osobę, która pociesza, natomiast Ty zostajesz z ogromnym bólem. Chodzi tutaj głównie o rozstania w związkach, w małżeństwach. Jeżeli jest rada, no to jest bardzo trudne do przejścia. I polecam Wam moją książkę Jak uleczyć zranione serce, jeżeli właśnie jesteś w takiej sytuacji, albo byłeś, byłaś, polecam Ci właśnie książkę Jak uleczyć zranione serce. Jest to druga z serii książek, dlatego że pierwsza to jest Jak uleczyć zranioną duszę. I te dwie książki, nawet jak sobie właśnie przeczytasz, plus kurs, bardzo dużo Tobie pomogą i otworzą jakby pewne rzeczy. Chciałabym zgłębić ten temat. Nie wiem, czy mi się uda w jednym podcaście, czy w dwóch. Zobaczymy jeszcze, ile będę mówić do, do o ciebie. Ludzie odchodzą może inaczej. Każdy człowiek, który przychodzi do Twojego życia, jest po coś. I są osoby, które przyjdą do Twojego życia i będą przez jakąś chwilę. Będą przez. Yy, po prostu krótką chwilę spotykasz kogoś gdzieś, wymieniasz tylko spojrzenia i jakby nie pamiętasz tej osoby. Są ludzie, z którymi wymienisz zdania. Jesteś na jakimś szkoleniu, konferencji, na przyjęciu, na urodzinach, gdzieś urodziny i ktoś przyszedł i zamieniasz też chwilę. Są ludzie, którzy zostają z nami chwilę dłużej, dlatego że są gdzieś w jakiejś wspólnocie z nami. Nie wiem, chodzą razem z nami na jakiś kurs, są na jakimś szkoleniu, gdzieś mamy razem wspólnie dzieci albo. Mamy psa, wychodzimy i ktoś jest w danym miejscu, e, i się jest, zaczyna jakaś relacja. Są ludzie, którzy są z nami od podstawówki, od średniej szkoły, od, y, y, od czasu studiów, kiedy chodziliśmy i przewijają się przez nasze życie. Raz są, raz ich nie ma, dlatego że nasze drogi się rozchodzą, ale dalej cały czas jakby mamy kontakt bliższy lub dalszy. I te osoby zmieniły coś w naszym życiu są osoby też takie bardzo bliskie nam jak mama, tata, siostra, brat kuzynka kuzynostwo, jakby dziadkowie, którzy odegrali jakąś rolę w naszym życiu, pomogli nam wznieśli nas, a czasami dali lekcje byli, byli tą złą stroną, która pokazała złe rzeczy albo zranili nas mocno, ale znowu to jest lekcja i jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że nawet kiedy tak było, wyciągniemy z tego lekcje i konsekwencje jakby tych zdarzeń, to my się zmieniamy. Ale od początku. Pierwsza jakby kategoria, którą chciałabym omówić, to są ludzie, którzy byli gdzieś z nami od szkoły średniej, bo czasami ktoś jest od przedszkola, ale my tego już nie pamiętamy, więc od, od szkoły średniej, szkoły podstawowej. I ja również mam takie osoby, które znam od szkoły podstawowej, z którymi się koleguję do tej pory i mam relacje i trwa to już dziesiątki lat, no bo to już jest spory czas, bo to nie jest kilkanaście, tylko kilkadziesiąt lat. I... Mm, Wiecie, kiedy my byliśmy w szkole podstawowej albo średniej, no bo to jakby każdy żył na takim samym mniej więcej poziomie. Mieliśmy w, w swoim otoczeniu, w swoim rodzinnym domu pewne przyzwyczajenia, ktoś może miał troszkę więcej pieniędzy, ktoś inny mniej, ale my byliśmy jakby taką, taki, mieliśmy takie zgranie, ponieważ myśleliśmy na podobnym poziomie, spotykaliśmy się razem i tak dalej, i tak dalej. Imprezowaliśmy, uczyliśmy się. I to było fajne. I potem zobaczcie, kiedy szkoła się kończy, ludzie się rozchodzą, i każdy zaczyna swoje życie, nie? I jeden został strażakiem, inny ma swoją firmę, ktoś tam pracuje, nie wiem, w sklepie, ktoś w urzędzie, ktoś w policji, założył rodzinę, i jakby nasze drogi się rozchodzą. Ale ten czas był po coś, tak? Dostaliśmy jakieś emocje związane z tymi osobami, przeszliśmy wspaniałe wspomnienia, czasami gorsze, ale. Zawsze to nas czegoś uczy. Ja pamiętam, że ja miałam też koleżanki i przyjaciółki, i pamiętam ile emocji mnie to kosztowało i jakie dobre rzeczy miałam związane z tymi moimi koleżankami i przyjaciółkami, ale jak również i złe, które nauczyły mnie, dlatego że zostałam zdradzona, oszukana i, i najbliższa mi osoba po prostu zrobiły straszne rzeczy. Natomiast ja. Zawsze wyciągam lekcje z, z tego. Nigdy y, zawsze odpuszczałam, y, wybaczałam. I pamiętam, właśnie kiedy jeszcze miałam naście lat, bo to było, miałam 17, albo 18 i zostałam. Y, 16 chyba nawet, przepraszam. I zostałam bardzo mocno skrzywdzona przez bliską mi osobę. Y, to nie miałam, jakby. Bolało mnie to i było mi bardzo przykro. Natomiast y, ja wiedziałam, że nawet jeżeli będę się kolegować z, z tą osobą, z tą dziewczyną, to nasza relacja już nigdy nie będzie taka sama, i dokładnie tak jest, dlatego że jakby ta rysa zostaje i tak się dzieje. Natomiast każdy, kto sieje złe rzeczy i krzywdzi drugiego człowieka w perfidny sposób, bo to było zrobione perfidnie i jakby z premedytacją, będzie miał swoje konsekwencje. W życiu po prostu zawsze jest to, co siejesz, to zbierasz i dlatego nie warto życzyć komuś źle i nie warto robić pewnych rzeczy komuś, dlatego, że to do Ciebie wróci. Czasami nawet jesteśmy mocno na kogoś źli, ale pielęgnowanie i życzenie komuś złych rzeczy i robienie jeszcze specjalnie pewnych złych rzeczy, pamiętaj, że odbije się to na Tobie. Tą osobę zostaw Bogu, Bóg się z nią rozprawi po swojemu, takie słowo rozprawi. Po prostu każdy jest odpowiedzialny za swoje życie i do każdego przyjdą konsekwencje, i ja również w moim życiu dostałam ogrom konsekwencji swoich decyzji, tych dobrych i tych złych, i biorę to na klatę. Natomiast są też takie osoby, zobaczcie, z którymi jakby mieliśmy kontakt w tym, tej szkole, czy średniej, czy podstawowej, i jakby. Te osoby cały czas są, przebijają się w naszym życiu przez lata. Przyjaźnijmy się, mamy dzieci w podobnym wieku, e, założyliśmy rodziny, być może przechodziliśmy jakieś trudności, te osoby są. Natomiast ymm, bywa tak, że kiedy właśnie rozchodzimy się, ponieważ każdy ma swoje życie, ma rodzinę i tak dalej, to on poznaje innych ludzi którzy zmieniają znowu ich. Zobaczcie, jak, jak kobieta poznaje mężczyznę, potem koleżanka, załóżmy, poznaje mężczyznę, tworzy z nim rodzinę, to ten mężczyzna ją zmienia, dlatego że ona wchodzi już w inne środowisko. Nie? I ja... Nie, nie rozumiemy się już tak bardzo, dlatego że nasz kontakt jest mniejszy. Już nie chodzimy razem do szkoły, nie przebywamy tyle. Natomiast ta kobieta przebywa z mężem, przebywa z jego rodziną, z nowymi znajomymi i jakby zaczyna się zmieniać. I... Otoczenie ma ogromny wpływ, dobrze o tym wiemy, i ludzie, których spotykamy na swojej drodze, również mają ogromny wpływ na nas. Jedni będą ci uczyć, drugi będą, będą ci inspirować, trzeci będą ci podcinać skrzydła, będą ranić, będą mm, dawać ci lekcje, bolesne bardzo, albo i radosne, wspaniałe, bo będziesz z nimi przeżywać najwspanialsze podróże na przykład swojego życia, albo biznesy tworzyć, albo zarabiać pieniądze, albo. Tak jak ja pomagam innym ludziom zmienić swoje życie na lepsze, więc na początku traktujemy się jako osoba, która ja pomagam, czyli na przykład terapeuta, tak? bo ja mówię o sobie, że jestem terapeutą dusz. I dziękuję bardzo za to, że mogę to robić, bo nie jestem zwykłym psychologiem, ani zwykłym terapeutą, ani coachem, tylko po prostu połączyłam to wszystko razem z duchowością i uważam, że to jest najpiękniejsze. Dlatego, że przynosi najlepsze efekty i moi klienci są tego dowodem. Ja sama najpierw wszystko to sprawdziłam na sobie i to, co się uczyłam, to potem dostałam od, le od życia lekcje i musiałam to wdrożyć właśnie w, w siebie, w te wszystkie poczynania moje. I wyjść z pewnych rzeczy, sprawdzić, jak to działa, a potem dawałam to moim klientom. I może tylko dlatego właśnie ja do niektórych przemawiam, i, i te osoby przychodzą, do mnie czytają książki, przychodzą na szkolenia, kursy, na sesje indywidualne, a do niektórych nie przemawiam, dlatego że nie mówię jak inni. I to też rozumiem i szanuję, bo dla mnie pewne wartości mają ogromne znaczenie i, i chciałabym, żeby tak pozostało do końca życia. I z tych relacji, których ja mam właśnie z moimi klientami, czasami zaczyna się przeradzać to w znajomość, a potem we bliższe relacje jak przyjaźń, albo robimy wspólnie jakieś interesy, biznesy, wspólnie współpracujemy na jakichś płaszczyznach i to jest najwspanialsze, co może być. I czasami, jak sobie o tym myślę, że na przykład moja klientka przychodziła do mnie, bo. W jej życiu był bardzo trudny okres, a dzisiaj zmieniła się całkowicie inaczej. I dzisiaj na przykład poznajemy się w Ralu, dlatego że działamy w innym temacie i pomagamy sobie w innych rzeczach. Że nasze dzieci jedą wspólnie na obóz, że prowadzimy razem szkolenia, że razem jedziemy w góry. To jest najspanialsze, co może być. Ale chciałabym też opowiedzieć o takiej kwestii, że, że w naszym życiu pojawiają się też osoby, które będą od. Odgrywały jakąś dużą rolę w naszym życiu. Będą to osoby bliskie, przyjaciele, osoby, które były z nami w relacji, w małżeństwie, być może w narzeczeństwie, i one odegrały bardzo dużą rolę i odeszły, albo my musieliśmy odejść, dlatego że już nie mogliśmy wytrzymać. I pielęgnowanie tych złych emocji, które się gdzieś tam działy, bo są rozstania, które jakby toczą się na pozytywnych emocjach i jakby i dzieje się wokół tego dobro, natomiast to jest naprawdę bardzo mały procent. Większość rozstań dzieje się z powodu czegoś, nie? Trudnych, trudności, które gdzieś są, jakichś zawi zawirowań, niedomówień, tak? pewnych rzeczy, które gdzieś się wydarzyły. I to nie jest łatwe i to boli, a, ale jeżeli zaczynasz pielęgnować ten ból no to będzie Cię zatrzymywał. Natomiast jeżeli wyciągniesz z tego lekcję i pójdziesz dalej, no to, mm, ty, to to, ta sytuacja i ta osoba, która odegrała w Twoim życiu dużą rolę, sprawi, że pójdziesz wyżej, że następnym razem będziesz inaczej patrzeć na pewne rzeczy, że widzisz też, że ludzie nie są doskonali, że Ty nie jesteś doskonały, bo Ty popełniłeś jakieś błędy, ta osoba popełniła jakieś błędy i przy kolejnych y, relacjach, przy kolejnych Znajomościach, będziesz już inaczej patrzeć. To nie znaczy, że masz nie ufać ludziom, bo często ludzie się zamykają i przestają ufać innym ludziom eee, i mówią, że już nigdy nie wejdą z kimś w związek, już nie zaufają, nie będą mieć przyjaciół. Każesz tylko siebie, naprawdę, kiedy tak robisz. Tylko dlatego, że ktoś popełnił błąd, ty zamykasz się na coś, co może być piękne i wartościowe. Nie rób tego. Nagrałam o tym nawet yy, yy, live'a i jest tu dostępny, jak sobie wpiszesz, kiedy ktoś cię skrzywdził. To y, zobaczysz tego live'a. Polecam Wam go serdecznie. Ale chciałabym też powiedzieć o, jakby takiej kwestii, która, y, która się często zdarza: że są gdzieś ludzie blisko, ale rozwijamy się, ja się rozwijam, a załóżmy, ty się nie rozwijasz. I ja wchodzę na inny poziom, a ty stoisz w tym samym miejscu. I ta relacja będzie się rozmywać, dlatego że my mówimy już innym językiem. I zobacz, jeżeli Ty dzisiaj słuchasz podcastów, Ty uczysz się, czy czytasz książki, a Twoja najlepsza przyjaciółka albo Twój przyjaciel siedzi po prostu cały czas i po pracy siedzi piepi, ogląda telewizor, a Ty zmieniasz coś, chcesz być lepszym człowiekiem, coś robisz, szukasz możliwości i tak dalej, pokonujesz siebie, to yy, to Ty myślisz całkiem inaczej, nie? Bo, bo dowiadujesz się nowych rzeczy, rozwijasz się i dla Ciebie pewne Sytuacje, wydarzenia nie stanowią problemu, nie stanowią jakichś tam wyzwań, a dla tej drugiej osoby będą stanowiły problem, będą wyzwaniem, będą trudnością, dlatego że ta osoba nie widzi tego samego co ty. Zobacz, kiedy jesteś na parterze, ja zawsze to pokazuję i jeszcze, jakby pokazuję dłoń, ja też jakby nie zawsze. Wyobraź sobie teraz, że ja pokazuję dłoń, jesteś tutaj na wysokości moich ust, tak? I tu jest moja ręka, tu jest parter. I jak rozwijasz się, przechodzisz te trudności różne i tak dalej, uczysz się, poświęcasz na to czas, więc wyżyczenia różne, to wchodzisz wyżej i jesteś już wyżej. Teraz jesteś na wysokości moich oczu. I jesteś wyżej, pokonałeś jakąś drogę, tak? Ale Marian, na przykład, który jest dalej na wysokości moich ust, on został w tym samym miejscu, więc on będzie widział inaczej świat, bo będzie widział z tej wysokości, natomiast ty widzisz to z wysokości moich oczu, dlatego że dowiedziałeś się, przeszedłeś, przeszłaś różne rzeczy, rozwinęłaś się, pokonałaś siebie, musiałaś pozmieniać w sobie dużo rzeczy i to jest trudne, a ludzie tego nie chcą. I potem zaczynamy rozmawiać z tą osobą i mówimy o pewnych rzeczach i tak dalej i ta osoba zamiast wspierać ciebie, nie? To neguje to. A neguje tylko dlatego, że nie widzi tego, co widzisz ty. Dlatego, że ty byłeś na szkoleniach, że ty poznałeś innych ludzi, że ty myślisz w inny sposób, że ty już wiesz, że można, że ty doświadczyłeś pewnych rzeczy, a ta osoba dalej jest na zero, nie? czyli na, pozi na poziomie, na parterze, a ty jesteś już na trzecim piętrze. I żeby wejść na trzecie piętro, zobacz, trzeba pokonać schody, nie? trzeba wejść na to, trzeba zrobić wysiłek, dokonać czegoś. I wtedy wchodzisz tam, jest inny widok, inne możliwości, inni ludzie. I to samo tyczy się, moi drodzy, związków takich um, partnerskich, małżeństwa. Jeżeli małżeństwo. Nie ma tych samych wartości, nie rozwijają się wspólnie, nie rozmawiają o tym, będą uciekać od siebie, dlatego że nie będą mieli o czym ze sobą rozmawiać, bo ona się uczy i rozwija, a on nie. On siedzi i ogląda cały czas tylko telewizję i nie będą mogli porozmawiać o pewnych rzeczach, bo ją będzie denerwowało to, że on mówi negatywnie, bo gada o polityce i tak dalej, ją to nie interesuje, a ona będzie chciała z nim porozmawiać o głębokich tematach, a on kompletnie nie jest w tym, bo on nie rozumie tego, co ona myśli. I zaczynają się ludzie rozmywać. Ona chce się szkolić, chce coś robić, chce planować, chce zmieniać, a on mówi, że tak jest dobrze. Yy, w przyjaźni, tak? Ktoś jeździ, robi pewne rzeczy, rozwija się, uczy, a dana osoba jakby stricte siedzi w tym samym miejscu. I nagle zaczynacie rozmawiać i mówisz: Kurczę, czujesz, że nie rozumiesz tej, yy, że ona cię nie rozumie. Ty mówisz o pewnych rzeczach, o możliwościach, o tym, że można zrobić to czy tamto, a ta osoba jakby neguje cię już z góry. No bo mówi, że tego się nie da zrobić. Nie da się, bo ona nie widziała tego, co ty widziałeś. I relacja będzie się rozmywać. Dlatego i ludzie będą odchodzić z twojego życia albo ty będziesz musiał odejść, będziesz musiała odejść, żeby pójść dalej. Niestety to jest przykre, ale dokładnie tak jest. I czasami Bóg usuwa też pewne osoby z naszego życia po to, żeby zrobić miejsce dla innych. To też jest przykre i trudne i czasami nie rozumiemy, dlaczego Boże mi to zrobiłeś, dlaczego ona odeszła, on odszedł, dlaczego to się tak stało, że się pokłóciliśmy. Ale stało się tak, że y, kiedy by się to nie wydarzyło, to nie mógłbyś poznać innych ludzi, którzy przyjdą do Twojego y, życia i w te puste miejsce zapełnią y, tą, tą pustkę, zapełnią to miejsce i sprawią, że Ty szybciej i, y, szybciej i łatwiej pójdziesz dalej, bo już jesteś przygotowany. Ale pamiętajcie, zawsze to, co trudne, nas rozwija, zawsze to, co trudne sprawia, że wchodzimy wyżej, jeżeli się nie poddamy, jeżeli podejmiemy kroki. I jest to przykre, i czasami my trzymamy kogoś na siłę, i, i tak walczymy o tą osobę: chodź ze mną, tu ja ci pokażę, tu jest fajniej, ale ta osoba nie chce, i musisz puścić ją za tą rękę i zostawić ją w tym miejscu. Dlatego, że albo ty będziesz. Obciążony i obciążona cały czas, i będziesz, nie będziesz mógł iść do przodu, albo ta osoba też już będzie sfrustrowana tym, że ty ciągle ją namawiasz do czegoś, a ona tego nie chce. I jest to kompletnie bez sensu. I sprawia to ból, ale to boli chwilę, bo zawsze czas weryfikuje pewne rzeczy, i być może będzie tak, że ty pójdziesz dalej, ta osoba zostanie. A po jakimś czasie ta osoba będzie widzieć, jakby Twoje, twoje życie, Twoje zmiany i w ogóle a ona będzie widzieć, że ona jest w tym samym miejscu, i wiesz co? I ona będzie chciała iść w tą Twoją stronę, i wtedy sama przyjdzie, powie: słuchaj, pomóż mi. Ja zawsze też mówię moim klientom: Jeżeli tak jest, to ok, jakby to boli, ja to rozumiem, zostaw tej osoby, ale powiedz zawsze: słuchaj, jak będziesz potrzebowała pomocy, i jak będziesz chciała, to ja jestem, nie? Żeby zawsze zostawić to, że Ty możesz pomóc komuś, jak ktoś chce, ale nie możesz. Ciągnąć tej osoby, jeżeli ona nie chce. Często też jest tak, słuchajcie, że przychodzi do nas osoba i cały czas mówi negatywnie, na przykład o swoim mężu, albo o swojej pracy, o pewnych rzeczach, a tu mówisz: No, okej, okay, dobra, i to się nie zmienia. Cały czas to trwa, nie? Miesiąc, dwa miesiące, trzy. I w pewnym momencie jakby ciebie to frustruje, bo ta osoba tylko mówi o tym, ale nic nie robi. I ja zawsze uczę moich klientów, mówię: Słuchaj, no to okej, okay, to teraz robimy tak. Ty dajesz jej podcasty, dajesz jej kurs, dajesz jej książkę, mówisz, słuchaj, kup sobie książkę, kosztuje 50 zł, 49. Przeczytaj i zacznij robić to, co tam jest napisane. Posłuchaj sobie podcastów, jest tyle podcastów, masz na przykład ten jeden albo dwa, idź do, do tej osoby na spotkanie, zacznij spotykać się na sesjach, zobaczysz, co się wydarzy, tak? Zmienisz swoje życie. No i dajesz te możliwości tej osobie i po miesiącu znowu się spotykacie i ta osoba dalej mówi o tym samym. No, i tu się by też, no słuchaj, no ale dałam Ci to wszystko, zrobiłeś coś? Nie, bo ja nie mam czasu, bo wiesz, bo znowu Marek to, i znowu mówi o tym samym, nie skupiając się na tym, że ty dałeś tej osobie wędkę, żeby ona mogła sobie połowić ryby, żeby zmieniła swoje życie. Tylko, że ta osoba nie chce, ona chce tylko przyjść, ponarzekać, jakby wyrzucić to, co ma wyrzucić, ale nie chce zmiany. I mając takie osoby wokół siebie, to ty cały czas zostajesz, ja zawsze to mówię że ludzie na nas żegają swoje wymiotiny, nie? wymiotują nas swoim goryczą, swoją właśnie niezadowoleniem z życia, swoimi bolączkami, ale nie chcą tym zrobić nic. Z tym zrobić nic nie chcą. Więc mówię, musisz to odciąć wtedy. Musisz postawić granicę. Słuchaj, okej, okay, dobra, to możemy się spotykać raz na jakiś czas, ale ja nie chcę więcej na ten temat słuchać. Bo, bo ty chcesz tego pogadać, a ja chcę, żebyś ty się zmieniła. Nie chcesz, okej, okay, to nie mów. Ludzie się wtedy obrażają. No ale jak to, komu komuś? Jesteś moją przyciółką, komu ja to mam mówić? Ale mówisz to samo od pół roku i nic nie zmieniasz z tym. Nie chcę tego, ty nie chcesz zmiany. To nie mów mi o tym. Albo coś zmieniasz, albo przyzwyczaj się, że tak jest i przestań o tym gadać. Ja jestem bardzo konkretna, jakby w tych tematach też i, i tak jest. Eee, mentalność nie jest tak łatwo zmienić. Dlatego. Proces zmiany wymaga czasu. I im bardziej siejesz dobre rzeczy w swoim życiu, tym lepsze plony do Ciebie przyjdą, lepsi ludzie, lepsze możliwości, lepsze okoliczności. Dlatego fajnie, że słuchasz tych podcastów. Fajnie, że przeczytasz sobie moją książkę jakąś. Fajnie, że weźmiesz kurs, że przyjdziesz na szkolenie, że na sesję może się zapiszesz. Fajnie. Dlatego, że Ty wtedy otwierasz się i poszerzasz, A tam jest inaczej. Kiedy wchodzisz na trzecie piętro, jest inaczej. Ale wyobraź sobie teraz, że jesteś na siódmym. Albo na dziesiątym. Widoki z góry zawsze są piękniejsze. I niestety będzie tak, że jak będziesz na górze, to będziesz widzieć pełno ludzi, którzy chodzą po ziemi i nigdy nie wejdą do góry, dlatego że trzeba z, y, y, wykonać wysiłek, żeby to zrobić i żeby wejść. A to wymaga pracy, poświęcenia, wysiłku, zmian, y, korygowania pewnych rzeczy, wstrzymywania się, tak? poświęcania się. Y, y, I dlatego na górze jest zawsze mniej ludzi, y, mniej osób a większość siedzi na dole i patrzą tylko z perspektywy tego, co tam jest. Rozwijaj się, wzrastaj. Zerknij na stronę, zerknij pod spodem ludziesukcesu.com, ściskam. Będzie jedno nagranie jednak. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!